Julita Maśnicka, dyrektor obszaru Kołobrzeg Banku Pekao S.A. Bank to nie tylko pieniądze, to również wolontariat. Tak, wolontariat Banku Pekao S.A. funkcjonuje od 2018 roku i wpisuje się w strategię banku społecznej odpowiedzialności biznesu. Z okazji 90-lecia banku powstała taka inicjatywa 90 grantów, które, w ramach których zostaną ufundowane działania naszych wolontariuszy i właśnie w to działanie, które tutaj jest w Drawsku-Pomorskim, zainicjowane przez kierownika oddziału Drawska-Pomorskiego, pana Rafała Dobrowolskiego, zostało zrealizowane w ramach tego grantu. Dzisiaj zrobiliśmy montaż dwóch stojaków rowerowych w Drawsku-Pomorskim. Są to ośmiostanowiskowe stojaki. Jeden jest przy Ośrodku Kultury, drugi jest przy Urzędzie Miasta. Dzisiaj udało nam się zrealizować projekt właśnie montażu stojaków rowerowych. Wcześniej ten projekt był konsultowany tutaj z władzami miasta, z burmistrzem Krzysztofem Czerwińskim. Razem ustaliliśmy, że najlepiej na potrzeby miasta na dzień dzisiejszy będą odpowiadać właśnie takie stojaki, bo do tej pory w lokalizacji przy Urzędzie Miasta, przy Ośrodku Kultury w Drawsku-Pomorskim nie było takich miejsc, gdzie klienci tych instytucji mogliby zostawić swoje rowery bezpiecznie. W związku z tym ustaliliśmy, że właśnie to będzie idealne rozwiązanie. Tak samo jak my, jako pracownicy banku, bardzo często mamy kontakt z klientami, bo obsługujemy ich setki w ciągu jednego dnia. Często też klienci nam zgłaszają właśnie różnego rodzaju takie inicjatywy, które chcielibyśmy właśnie zrealizować. Jedną z nich też właśnie były takie stojaki. Jesteśmy blisko!